Państwo mogą wziąć udział i kultywować tradycje potraw i ciast w naszej gminie. Oddaję głos przewodniczącej jury, pani Basi Kutowarskiej. Witam Państwa ponownie. Wybór rzeczywiście był bardzo trudny. Wszystkie potrawy i wszystkie ciasta były niezwykłe, wyjątkowe. Każde z nich było jedynym w swoim rodzaju. No ale musieliśmy wybrać, żeby wręczyć Państwu nagrody. Rozpoczniemy od wyróżnień. Kategoria ciasta. Wyróżnienia odbierają pani Janina Pikus-Wierzbowo, pani Renata Kumieńska, Wola Wierzbowska, pani Małgorzata Piotrowska, Oknogóra Kolonia, pani Katarzyna Pikus-Czernice. Za szybko pojedyncze osoby. I bardzo proszę o pokwitowanie, o podejście tam do pani Basi. Dobrze? Pani Małgorzata Piotrowska, Pinokura Kolonia. Nie ma pani Małgorzata. Pani Katarzyna Pik-Czernice. To ja. Proszę, para. To nie rozchodzimy się, bo będzie wspólne takie finałowe zdjęcie. Pani Krystyna Ostrowska Kołaczkowo. Krystyna Ostrowska Kołaczkowo. Nie ma, tak? Pani Edyta Lewicka-Krzanówek, wyróżnienie. Pani Teresa Przybyłek-Pałówki. To były, proszę Państwa, wyróżnienia, a teraz przechodzimy do nagród zielonych. Trzecia nagroda za ciasto. Świeżynka świąteczna, pani Danuta Kaczorek-Wierzbogo. Druga nagroda w kategorii ciasta. Makowiec na kruchym spodzie, pani Joanna Jaskulska-Kołaczkowo. Jest? To już osobiście dziękuję. Proszę bardzo. Nagrody? Ciężko. Nagroda pierwsza w kategorii ciasta. Piernikowa fantazja, pani Maria Czarnecka-Rębówek. Gaz na kapustę wigilijną. Pani Mario, proszę, dyplom o gratulacje. Dziękuję bardzo. Serdecznie gratulujemy. I teraz przechodzimy do kategorii potrawy. Na początek wyróżnienia pani Krystyna Lewicka-Krzanówek. Proszę bardzo, gratuluję. Pani Longina Kłoska, Kołaki Kuzyno. Pani Alina Zając, Pomorze. Pani Katarzyna Pyra, Błęki. Na ślub nasz kąpiel. Dobrze, dziękuję. Kolejne wyróżnienie. Pani Halina Lubińska, Łęki. Proszę, pani
pani Krystyna Leszczyńska-Baczek, wyróżnienie. Trzeba się nakazować, ale wyróżnienie patrzę. Pani Marzena Cybińska-Rębówek. Pani Teresa Żebrowska-Klonowo. I przechodzimy, drogie panie i panowie, do nagród głównych w kategorii potrawa. Trzecie miejsce za pierogi z kapustą i grzybami pani Wiesława Kowalska z Pomorza. Drugie miejsce rolada rybna w galarecie pani Anna Morszakowska Czernice. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Bożenka tego szupaka złowiła. Rybiami. Moje gratulacje. Miło mi było uczestniczyć w tym konkursie. Dania były naprawdę przepyszne. Współczuję przy tej okazji trochę komisji, dlatego że naprawdę wybór był ogromnie trudny. Ja na pewno bym się nie odważył powiedzieć, które z tych dań czy czas było. One wszystkie naprawdę były wyśmienite, tym bardziej Państwa czas poświęcony i kunszt przy niektórych, które wyglądały przecudnie. Także moje gratulacje osobiście dla wszystkich Państwa, którzy poświęciliście czas. Dziękuję przy tej okazji pani Zosi i pozostałym paniom tutaj, które dzielnie, że tak powiem, musiały te decyzje podejmować. Pani, która tutaj do nas przyjechała, przynajmniej powiedziała, żeby można było to spotkanie tak w takim miłym towarzystwie z Państwa obecnością uczcić. Także jeszcze raz moje gratulacje. Dziękuję bardzo.